Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnej serii z gry Elder Trail. Mieliśmy już parę serii z tej gry. Przypominam, pierwsze dwie serie, jeżeli ktoś o tym nie wie, były niepubliczne, bo gra była wtedy jeszcze nieskończona. Trzecia seria była pierwszą publiczną serią i graliśmy sobie tam bodajże Imperium Yokai, z tego co kojarzę. I po paru miesiącach postanowiłem sobie znowu do tej giereczki wrócić. Wyszło parę nowych aktualizacji. Ja sobie troszeczkę chyba muzyczkę ściszę, żeby mnie to nie zagłuszało tak bardzo. Kampanii dalej nie ma. SI nadal nie ma, czy tam SI, czy tam AI, w sensie bota, sztucznej inteligencji też jeszcze nie ma. Ale doszło parę nowych mapek, nowe aktualizacje, nowe przedmioty, nowe umiejętności. Przede wszystkim każdy bohater już nie ma takiej sytuacji, że na dole, po lewej, w rogu tam było jedno i to samo, tylko każdy bohater ma dosłownie wszędzie, w całym dookoła coś tam innego. Także umiejętności bohaterów są skończone. I teraz pytanie, co ja grałem, czego ja nie grałem? Początek. Czy ja grałem początek? Czy to jest nowe, czy to jest stare? Nie jestem pewien, nie kojarzę. Możliwe, że ta mapka jest mapką, której jeszcze nie rozgrywałem. Apostołów na pewno grałem, bo kojarzę. Ponure pola nie kojarzę też, żebym to grał, więc może w to zagram. Polowanie to już chyba z 3 razy przechodziłem. To też przechodziłem i to chyba właśnie na tej mapie ostatnią serię nagrywałem. Tę publiczną, tak mi się wydaje. Imperium Yokai. I Trójmiasto sobie chyba też grałem kiedyś. Możliwe, że to było na tej niepublicznej serii, albo może poza nagrywaniem jakoś. Już nie pamiętam. W każdym razie, no, ten początek albo ponure pola byśmy zagrali. Może zagramy sobie ponure, chociaż nie, bo to jest Elka jeszcze z podziemiami w dodatku, to przecież to... No, to nie grałem tego na pewno, jest to gigantyczne. Nie wiem, ile odcinków by wyszło na tę serię. Nie chciałbym jej teraz robić zbyt długiej, bo to jest taka seria, która ma się po prostu pojawiać raz na jakiś czas pomiędzy odcinkami z Diablo i też nieregularnie, jeżeli będzie coś z World of Battlecry. W międzyczasie to World of Battlecry będzie miał jednak większy priorytet i może być taka sytuacja, że za 4 dni się dopiero kolejny odcinek z tej serii pojawi, więc nie chciałbym robić jej zbyt długiej. No to ten początek, chociaż nie ma tutaj zbyt dużo terenów w sumie, ale i tak jeden więcej niż na tym polowaniu całym, nie? I w dodatku są jakieś dwa czerwone, jakieś tam wyjątkowe, także myślę, że w jakichś 5 odcinkach może się to uda zrobić, może więcej, bo w sumie polowanie, jak pierwszy raz nagrywałem tę niepubliczną serię, to tak dosyć długo gadałem zamiast przechodzić do samej rozgrywki i w efekcie tam chyba z 7 czy 6 odcinków aż mi zajęło polowanie. No zobaczymy. W każdym razie wybierzemy sobie ten początek. Pyrek w ogóle stworzył tę mapę, więc jestem prawie pewny, że jeszcze jej nie grałem, skoro jest to stworzone przez Pyrka. Bo wcześniej chyba jeszcze mapy żadnych od Pyrka nie było dodanych na tych wcześniejszych wersjach, co miałem. Chyba. Jestem pewien. Kolor zielony. No i zagramy sobie, uwaga, nie plemionami Słowian, a Królestwem Pustyni. Dawno tym nie grałem, a to miało być tak naprawdę pierwszy raz, którą miałem grać już nagrywając serię tą publiczną. Tylko że na tej wcześniejszej niepublicznej nim grałem tym Królestwem Pustyni, dlatego wtedy mi się nie chciało do tego wracać, ale teraz sobie do tego wrócimy. Zobaczymy, co tu się pozmieniało. Jakiego bohatera? Bohatera chciałem wziąć sobie, słuchajcie, takiego full maga. Takiego full maga. Aha, jednostka podczas ataku podstawowego narzuca na siebie jeden ładunek stosu Ankh. No to trochę lipa. Tutaj mamy strzelca, który bije obrażenia też magiczne i one z przebiciem. A może z niego byśmy zrobili takiego full maga? Chociaż wyrocznia od razu zaczyna z mocą 10. Ten też ma moc Ankh. No chyba, że olejemy po prostu tę moc Ankh, bo wiecie, ja chciałem przetestować sobie taki build, żebyśmy bohaterem w ogóle nie autoatakowali całą grę praktycznie. Znaczy na początku to będzie trzeba, wiadomo, ale będziemy dążyć do tych umiejętności takie pod manę, pod moc, regenerację many, wzmocnienia jakieś, że moc nam wzrośnie, gdy rzucamy zaklęcie i będziemy samymi zaklęciami starać się grać bohaterem. A przez to, że jest to ta moc Ankh, no to ma się ochotę jednak autoatakować, zwłaszcza, że ona jednym hitem, jeżeli trafi 3 cele, to od razu 3 staki tej mocy Ankh sobie nastakuje. I prawdopodobnie ma jakieś tam umiejętności właśnie pod moc Ankh, żeby wykorzystywać te staki, nie? No i troszeczkę mój plan legł w gruzach, ale spróbujemy sobie. No to zagramy sobie tym magiem, zobaczymy.
dar losowy, bo tam jest naprawdę sporo tego, nie chce mi się tam wybierać. Tak naprawdę. Znaczy mogę pokazać, jeżeli ktoś nie widział. Miksturki tam były, to też było. Mieczor był, łuk to jest coś nowego. Jest to taka ikonka strzelca, to jest w ogóle nowość też od jakiejś aktualizacji. Każda jednostka ma przypisany jakby typ tej swojej nie specjalizacji, tylko no po prostu swój typ, swój rodzaj. Ta ikonka oczywiście oznacza strzelca, łucznika, jest ikonka też jakiegoś tam wojownika, ikonka maga i ikonka wsparcia chyba. Są cztery chyba różne, czy trzy różne, nie pamiętam. Chyba trzy. W sensie trzy, bo ta ikonka maga i wsparcia, nie wiem, czy to nie było jedno i to samo, ale możliwe, że są cztery, że jest jedna dla maga, jedna dla wsparcia. W każdym razie ta ikonka sprawia, że te obrażenia by faktycznie wzrosły każdemu chyba, jakbym to komuś dał, ale skuteczność, ta ikonka jest obok skuteczności, skuteczność by wzrosła tylko, jeżeli damy to jednostce strzeleckiej. Tak to działa. 10 do HP, pierścionek, 5 armora, 5 do mocy, właśnie coś, co bym chciał tak naprawdę wziąć. Oślepiające światło też się kojarzy dobrze, jakbyśmy mieli iść pod moc Ankh, to jakieś pewnie pod umiejętności światła, nie? Tam pewnie. Także co to mogłoby być dobre. Ogień nie, porażenie nie. Plugawa magia to nie wiem, czy to jest mrok, czy to jakaś tam trucizny jakieś pewnie. To jest bardzo przyjemne, właśnie taki przedmiot, który od razu daje i skuteczność, i HP. Bardzo przyjemne. HP i odporność na oręż jako relikt w ogóle. No i tyle. Także coś tam, jakieś tam nowe rzeczy podchodziły. Ja sobie wezmę po prostu losowy, niech będzie losowo. I wchodzimy. Wchodzimy. Zobaczymy w ogóle, jak będzie nam mi gra chodziła w momencie, jak mam cały czas OBS-a widocznego na drugim ekranie, bo ostatnio u mnie jednak z tym przechwytywaniem gry i jednoczesnym oglądaniu tego na OBS-ie na drugim ekranie jest różnie. Dusza Hathor. Okej, okay, taki strażnik stolicy, tak? Dobra. Podobno w jakiejś wersji Disciples trójki, jakiejś takiej niespatchowanej, można było wziąć jednostkę. Jeżeli się to zasłapowało ze strażnikiem stolicy, to się faktycznie dało ich zamienić miejscami. Podobno takie coś było. Alisha od razu mamy na starcie, a no bo to przez Pyrka robione, no to tak pod Disciples, to od razu jakaś drugotierowa jednostka jest dana tutaj, tak, no dobrze. To co, idziemy z dwoma magami? No my bierzemy sobie te wyrocznie, bierzemy Lisza. Czy Lisza może kiedy indziej? Może Lisza byśmy sobie wzięli, gdy będziemy gotowi na wzięcie kolejnej jednostki, to wtedy byśmy nie brali takiej słabej mumii, tylko od razu może Lisza do armii, byłoby szybciej i łatwiej go tam wyekspić, nie? Może sobie weźmiemy, wiecie, mnie korci właśnie ten Hem Nedger, on jest bardzo fajny z tym obrzędem krwi tak naprawdę, on bardzo przydatny. Że wolałbym jego mieć tak naprawdę w armii. Znaczy tam umie, ten Lisz wiadomo byłby lepszy na tym etapie, jako że to jest drugotierowa jednostka, ale tak jak mówię, myślę, że plan wzięcia na trzecim, albo może nawet i na piątym poziomie, może dopiero wtedy byśmy tego Lisza wzięli. A i w ogóle plan jest taki, że jeżeli będą jakieś buffy do wyboru, albo obrażenia, albo HP, to byśmy wzięli HP wtedy dla bohatera. O nie, już widzę, co mi wygenerowało. Co to robi? Jeżeli użyjemy magii mroku, to mamy 20% szans na narzucenie na rosłą jednostkę wroga statusu zatrucie. Aha. No taki przedmiot się wylosował. Tutaj żadnych itemów nie mamy. Możemy na starcie wypełnić nasze dłonie miksturami. No dobra. Zaczniemy oczywiście od zbudowania Rady Miasta. Myślę, że to jest najbardziej naturalny ruch do wykonania, żeby to złoto już rosło. I mamy od razu klucznika na starcie z jakimś przedmiotem. No jest to ork, który ma Cap de Grace albo Cat de Grass. Mówiąc inaczej, szybciej i zabawniej. Niektóre osoby autentycznie mówią na to Cat de Grass. No w każdym razie dosyć groźne te Cat de Grass. Jeżeli krytnie, no to zada dwa razy większe obrażenia, a nie 150%. Czyli może 120 wywalić, czyli zwanshotować Migula może. Ja bym to zaatakował jednak dopiero jak będziemy mieli drugotierowych wojowników, no bo jakoś tak nie czuję się na siłach. Nie chcę być zwanshotowany.
Także na Gnoli byśmy sobie poszli. To jest taka normalna gierka walka. Mimo iż tutaj pokazuje, że zagrożenie niby jest trochę większe niż tutaj. To jest bardzo tutaj małe. To jak to było, kontrolem czy nie? No i C nacisnąłem, to nie to. Jak to się sprawdzało teraz? R? Nie. Shift? Control? Tab? Tabem się zmieniało. Altem. Altem to się robiło. Altem się widzi siłę, średnią siłę przeciwnika. No, ork to mimo wszystko mógłby mieć jednak tak... Ja wiem, z 2000 przynajmniej. Zdrowia ma więcej, obrażeń ma dwa razy więcej, ma perka bardzo groźnego. No to jest ledwo 400 więcej, 390 więcej ma tylko tej mocy niby, także no orka by trzeba tam przeskalować, zrobić inaczej. Albo im dać mniej, albo orkowi więcej, nie? No dobra, no gnole. I mamy całą wyrocznię seta, którą będziemy też bić. No to bijemy na starcie, nie będziemy tutaj... A czemu w ogóle 20 biją tylko od ki... Co? Co się zadziało? O kurczę, to będzie dużo trudniejsze niż myślałem. No krwawienie nakładają te, aha! Zostały zmienione, że ghoul pierwszotierowa jednostka już nakłada jakieś krwawienie, tak? No nie wiem, czy to jest dobry ruch, żeby pierwszotierowe jednostki już coś tam potrafiły, aczkolwiek na jakieś tam obrzędy krwi, jakieś leczenia, coś tam jest. Dobra, tam. No. Obydwaj nieskuteczne ciosy wykonali, no to bardzo fartownie wyszło. Bardzo fajnie, bijemy dalej. Nie musimy się bronić, krwawienie nakładamy na jedną turę tylko to krwawienie. Takie, wiecie, no zamiast 25 od razu jest 20 i później skrwawienia 5 na jedną turę. No to takie niby to samo, ale jakieś tak nie do końca, bo wiecie, 20 zadamy, jeszcze jakaś jednostka z tyłu zdąży wyleczyć to coś tego i to nie jest te 25 w ogóle. I żeby to miało sens, to tak krwawienie powinno moim zdaniem jednak dwie tury trwać. Ankh się tutaj stakuje, ale nie mamy jeszcze nic do zrobienia z tą mocą Ankh. Nie mamy do tego perków. No spróbujemy cię zabić, może się uda. No nie, nie uda się oczywiście, bo krwawienie zadaje tylko 5. No. Zostaliśmy zranieni dosyć solidnie. Expy 30, ok, nie jest źle. Więcej doświadczenia, ale dobra, to kiedy indziej. Weźmiemy sobie skarb, i... odpoczynek. A mogłem w sumie do miasta wejść zamiast ten skarb i odpoczynek, to mogłem odpoczynek i miasto na przykład, nie? W mieście byśmy się lepiej zregenerowali. Bohater otrzymuje plus 2 do szczęścia lub 2 do uników, o. No i tutaj byśmy sobie wzięli uniki dla bohatera. A tu jest w ogóle napisane plus 3 do uników, a tutaj plus 2, to jest coś do poprawy. chyba, że faktycznie dostanę 2, ale no to tak czy siak coś jest do poprawy. No plus 3 dostałem. Szansa na unik 3%, no. To sobie wymienimy? Nie, nie wymienimy. A tu się karty kończą! Ło, dobra, to wchodzimy do miasta. Odpoczynek w mieście, leczymy się i trzeba wyjść i trzeba będzie tego orka z Majorka pokonać, widzę tym, co mamy. Powinienem najpierw te karty w takim układzie aktywować z expami. No, mało tych kart na starcie, no to się nie spodziewałem. Bardzo mało tych kart w ogóle tu wszędzie jest. No to ta mapa nie będzie długa jednak. Gnol bandyta. No i zielarka, no ale jest fajny przedmiocik. A! Nie dostałem żadnego przedmiotu. Dobra, idziemy. W tego mi biją, tak? Obaj. No to ja sobie nim nie użyję tego obrzędu krwi pewnie. A w sumie to jak oni we dwójkę się sfokusują na tym samym celu, no to wtedy tak krwawienie się nie przedłuży, nie stakuje to się jakoś fajnie? Jak to tam było? A, powinienem sobie się nauczyć w ogóle zaklęcia jakiegoś, zapomniałem kompletnie. No w każdym razie spróbujemy skasować tego z pomocą bohatera. Żadnych tutaj odporności magicznych nie masz jeszcze, no to zabij. A, no dobra, no się jakoś tam faktycznie... No dobra, no jeżeli we dwójkę się fokusujemy na jednym celu, no to faktycznie się te krwawienia stakują, no to trzeba to teraz
znowu rozważyć to, co powiedziałem wcześniej, czy może jednak jest okej. Okay. Jeżeli faktycznie każdy jeden bije swojego, no to jest średnie, ale jeżeli we dwójkę biją ten sam, no to się ten efekt stakuje jednak. To nie jest tak, że się przedłuża czas trwania tego krwawienia, tylko to się stakuje. Ale i czas trwania chyba też się przedłuża wtedy, nie wiem, jak to tam działa. W sumie nie wiem. No to co, worka z majorka będzie trzeba bić tam. Ty dostaniesz to. Odpoczynek zrobimy. Trzeba będzie zbudować... no na pewno to. I w księgę zaklęć trzeba będzie wejść, żeby coś tutaj ogarnąć fajnego. No właśnie tutaj mamy te umiejętności. One chyba były coś z tym Ankhem, nie? Czy nie? To jest uzdrowienie. Drogie 1000 zł, żeby to pracować. Nie będę mógł się tego nauczyć tak czy siak. Wezwanie Ankh. Aha, no, gdybyśmy chcieli armię taką typową armię pod Ankh robić. Wampirze ugryzienie. No jakieś tam zaklęcia od mroku moglibyśmy rzucać, na przykład te wampirze ugryzienie, i wtedy mielibyśmy 20% szans na to, że wejdzie trucizna z tego amuletu plagi, tak? Tutaj to nie... No najbardziej mnie na starcie zawsze ta regeneracja interesuje, ona jest najprzyjemniejsza, najprzydatniejsza. Kamienna skóra. Odporność na oręż i odporność na krwawienie. No fajne. Może nawet to byłoby fajniejsze w sumie. Nie jest takie drogie do opracowania. Weźmy sobie kamienną skórę. Odpoczniemy i kamienną skórę pewnie na gulę byśmy chcieli. Ile on ma inicjatywy? 40, czyli będziemy można dać defy tymi gulami, jakby co. Zbudujmy od razu też budynek do tego wsparcia. No właśnie, w co ja tu chcę iść? Tutaj mamy też ciekawą ścieżkę i tutaj się można zatrzymać, i tu się można zatrzymać, i tam można iść. No mapa się nie wydaje być jakaś duża, więc zaryzykuję i pójdziemy sobie w tego po prostu tutaj. Tylko co on tutaj posiada? A on ma przypływ. Narzuca korozję, czyli jednostki z przodu walczące orężem będą zadawały więcej obrażeń wtedy. Bo korozja zmniejsza odporność na oręż, tam minus 20% chyba. A tutaj byśmy mieli zaciekłość, że jeżeli jego HP spadnie poniżej 50%, no to dostaje tam buff do obrony fizycznej, magicznej i zadawane obrażenia. Jest też fajne. Tylko wtedy byśmy chcieli nim bić, nie? Zamiast faktycznie leczyć. Tylko że to się fajnie kombi, bo na starcie, jeżeli go nikt nie bije i on ma full HP, to właśnie możemy sobie obrzędować, leczyć naszych, raniąc się przy tym. I jak on się zrani już wystarczająco mocno, to wtedy się opłaca nim bić. Ten w ogóle, ile umiejętności dochodzi, jeden tier dalej, nie? Tutaj już takie rzeczy, modlitwa, jakieś opanowanie, zaciekłość było, krwawa magia, żniwa duszy, nie? Ale to już jest ostatni taki poziom. Powiedzmy, że on tam już nic dalej nie idzie, także musi tam coś mieć. Osłabiająca magia. Poświęcenie to już jest leczenie całej tej... całej armii. AOM. Fajne. Tutaj już moc Ankh jest, jakby się chciało wykorzystywać. Tutaj też było? Nie, tutaj nie ma. Tutaj dopiero byłaby moc Ankh. A ty masz moc Ankh? Nie ma mocy Ankh. No, to chyba nic takiego. Przypływ tutaj 32 plus 6. No to 20 plus 2. 40 plus 12.
na takie rzeczy tutaj. No jakoś tak nie przekonuje mnie ten pan. Uniki spore, obrona magiczna jakaś, odporność na wodę dodatkowo spora, na ogień podatność. No tu pewnie coś będzie... Będzie jakaś podatność tutaj na światło, tak? I na wodę. On ma podatność na wodę i na światło. Ale za to na ogień sporo, na umysł, oręż jakiś. Ale nie, no nie będę myślał o nim, bo naprawdę nie sądzę, że do niego się dokopię na tej mapie jakoś tak. Mam wrażenie, że nie. Może tego przetestować. Dużo w tym supporcie mają strasznie, a u magów ile by mieli? Teraz jak tak patrzę na te ikonki tutaj, to są te ikonki właśnie przypisane do tych jednostek, więc no cztery muszą być, nie? Nie ma tak, że to i to jest wspólne, tylko są cztery różne ikonki, nie? A i to będę musiał później wziąć, raczej na tym się pewnie zatrzymamy. Duch Trotha. Przebicie w jeden cel bije, tak? Bo tutaj to normalnie na wszystkich, na trzech. Tutaj też na trzech. Dalej na trzech. Tutaj na jednego z przebiciem. Telekinezę ma. No fajne, fajne. Tutaj też są ciekawe formy, ale no będziemy szli w to, bo mamy już lisza gotowego jednak. Dobra, pójdziemy może w coś, co jest tańsze. Co wy na to? To się nie wydaje jakieś bardzo drogie. Dobra, idziemy w to. Później będziemy się zastanawiać, czy to było dobre, czy złe. A, jeszcze jedno. O ile mnie stać na to, nie stać mnie na to. To nieważne. Dobra, wchodzimy. Najwyżej mi zginie ktoś. Chyba, że ty chcesz go obrzędem krwi tam podleczyć. Może on nie krytnie akurat. Może będzie normalny cios. Może go podleczyć. On krwawienia sobie nakłada od leczenia i to dwa staki, to on się zabije. Ja pierdziele, serio. Ale kamiennej skóry na razie nie mam. No krwawienie będą na niego stakować, chociaż tyle dobrego. Kamiennej skóry na razie nie. Niech on uderzy normalnie kogoś. No, nieskuteczny cios w ogóle uszedł. No, i on później zginie. Także, ziomeczku, musisz się chyba mikstureczką w trakcie walki podleczyć. A może nie musisz? Czy jestem w stanie zabić tego orka teraz? Bo teraz będzie ork w ogóle, to damy mu tę kamienną skórę w razie czego. Możemy zaryzykować, może się go uda zabić. Dobra. No nie, no jak to z tą inicjatywą było? Coś źle spojrzałem. Bardzo źle spojrzałem. No kurczę. Dopiero co on był. Myślałem, że go pojadę. Tymi gulami, tym wszystkim. Nie ogarniam kompletnie dalej tego paska. Grałem w tę grę już tyle razy. Ale dalej nie ogarniam, ten pasek jest jakiś taki nieintuicyjny dla mnie, ale po prostu źle spojrzałem, może się jeszcze nie obudziłem. Jest dosyć wcześnie, jak nagrywam. No trudno, no. Zginął sobie. Szkoda. Bardzo szkoda, bo już moglibyśmy go pewnie też wyewolować po tej walce, nie? No bo to mało mu brakowało przecież. A tam w dół mogę iść od razu, tak? Nawet nie trzeba było pokonywać klucznika i jedno z tych dwóch przejść chyba było od razu wolne, tak? Z tego nie będę mógł skorzystać chyba optymalnie, nie? Ale zobaczymy, wezmę, bo nie mamy łucznika. Czyli tak, u wojownika po prostu zwiększy obrażenia o 2. U tego też tylko obrażenia, no i u bohatera też tylko obrażenia, czyli skuteczności nikt nie dostanie, bo nie mamy łucznika. No ale to i tak niech wojownik jakiś ma.
On ma za mało zdrowia teraz. O, ale fajna zbrojka od razu znaleziona. To dla ciebie może. Ty masz tutaj skuteczność i życie, to ty dostaniesz obronę fizyczną. Jakieś kamyczki już się zbierają. Dobrze, dobrze. O, czy to jest jakieś przebicie? Tutaj jest przebicie. No to zrobimy tak. Nie będziesz przebijał. Krycę od razu. Ale dobra, mamy już tych drugopoziomowych kolegów. Ostatnia szansa na rzucenie zaklęcia, to tam nieważne. Zabij tego. No dobra. Bohater też spoziomował. Dobra, poszliśmy w jaszczurkę. Będziemy mieli przypływ jakby co. Jednostka ma zmniejszoną obronę fizyczną o 20 przez dwie tury. Czyli możemy najpierw użyć przypływu, żeby zmniejszyć odporność na fizyki o 20 i wtedy oni będą bili 20% więcej w efekcie, tak? Zależy oczywiście, jaka była pierwotna odporność na oręż przeciwnika. Mamy poziomkę. No i tutaj ten lewy dolny róg jest już w końcu porządnie zrobiony. I co my byśmy chcieli pójść? Najpierw na pewno będziemy patrzyli na te umiejętności końcowe i wybierzemy sobie coś fajnego. Wampirze znamie, jednostka podczas ataku podstawowego. No to tutaj byśmy musieli w autoataczki iść. Moc przeznaczenia. Podczas rzucenia zaklęcia lub umiejętności moc jednostki jest zwiększana o wartość jego szczęścia na czas rzucania tego zaklęcia lub umiejętności. O wartość szczęścia? Co? Przecież szczęścia to się z 20% może zbierze. Z przedmiotów jeszcze w dodatku. Krytyczne zniszczenie? Co? Gdzie? Co? Jakie co? Podczas użycia zaklęcia lub umiejętności ofensywnej jednostka ma szansę na zadanie 150% obrażeń celowi, szansa jest równa szczęścia. Aha. Czyli warto iść w szczęście, żeby zaklęciami można było krytać. Ale to nie zmienia faktu, że tego szczęścia naprawdę dużo nie zbierzemy. Tutaj 10. A, i tutaj jeszcze tym ładunkiem można byłoby sobie stakować. No ale weźcie teraz, zdobędźcie tyle poziomów na tej mapie, żeby odblokować sobie i to, nie? No to tak średnio pewnie. Podstawowy atak jednostki pomija uniki przeciwników. No nie będziemy szli w podstawowe, a nie te ataki. No, przypływ mocy już jest już fajniejszy tak naprawdę od tego. No się może nie fajniejszy, no porównywalny. No bo tutaj co prawda jest tylko 60% na to, że to wejdzie. Ale możemy rzucić zaklęcie, gdy bohater nawet nie wykonuje swojej tury i już ten przypływ mocy może mu wejść. I później jeszcze jest tura bohatera i znowu sobie rzucamy zaklęcie i jeżeli wcześniej nie weszło, no to może teraz wejdzie i wtedy mamy zwiększoną moc od razu 25. A tutaj do tego szczęścia to ja mówię, no musieli, żeby to było fajne, takie godne, naprawdę godne, wiecie, takiej umiejętności końcowej pomiędzy, no to tego szczęścia byśmy musieli z 40% zebrać, a to z tą umiejętnością i z tym nastakowanym by się zebrał tam przedmioty, jeszcze do tego jakieś dojdą, tam wiadomo, może te 50% nawet by było, to wtedy taka moc zwiększona o 50 byłaby nawet soczysta, ale no nie wiem, może za wcześnie krytykuję, no wydaje mi się póki co takie trochę średnie. Na przykład wydawało mi się już fajniejsze zwiększanie mocy o ilość równą wartości naszej odporności na magię chyba, czy coś takiego też było. I to już mi się wydaje fajniejsze od tego, tak szczerze. Ale może się mylę, może tego szczęścia więcej nastakujemy. No skuteczność, no, czyli w autoataczki, tak? No dobra, no to będziemy grali jednak postacią w autoataczki. Poszedłem sobie w uniki tam. Bohaterem na starcie zamiast w szczęście. Yes. Tam miałem do plus 2 do szczęścia, nie? Do wyboru. A ja w uniki tam. Może pójdziemy w inną stronę, telekineza. Możemy się sami nauczyć telekinezy, zamiast kupować ją tam i uzyskiwać. Trzeba by jeszcze 3 punkty wiedzy uzyskać, tam. Paraliż magii, aha. Na losową jednostką. To jest przypływ Ang.
tutaj są te rzeczy, żeby te Ankh wykorzystywać. Powiedzcie mi, czy tu jest gdzieś jakieś takie skupienie, czy coś takiego, żeby bohater mógł w przyszłości stać z przodu. Krytyczne ocalenie też mamy, moglibyśmy krytycznie leczyć. O, tu jest też zwiększenie wiedzy i maksymalne punkty życia o 5%, jakby co. Maksymalne punkty many. Przyrost maksymalne punkty many zwiększony. Może pójdziemy tutaj. Po życiu zaklęcia lub umiejętności jednostka ma 3% na to, że jednostka dostanie regenerację. Ale nieważne jakiego zaklęcia lub umiejętności, nie musi być to zaklęcie natury, tylko obojętnie co rzucę, mamy 30% szans na to, że regeneracja wejdzie, tak? Ja bym sobie poszedł jak najszybciej po inteligencję tak naprawdę. Maksymalne punkty many, zwiększony przyrost maksymalnych punktów many, będziemy sobie bardziej spamować zaklęciami. I spróbuję może po tę fortunę przodków w takim układzie. Od razu sobie tutaj wiedzę zwiększymy. Tutaj byśmy sobie też wiedzę zwiększyli, byśmy mieli 3 wiedzy, można byłoby te najpotężniejsze zaklęcia się tam od razu uczyć, ich co 3 wiedzy wymagają. No dobra. To prawie żeśmy nic nie zrobili jeszcze, ale fajnie jest, nie? Skarb. Aha, i się już kończą karty. Odpoczynek, nie atakujemy dzisiaj. Dobra, no wchodzimy, mamy już drugotierowych. Przypływ. Wszyscy moi, nie wszyscy moi, oni są we dwójkę szybsze. 22, no to mnie tu nie ustawiam, 25 tylko biję w ogóle. Aha. Malutko. Nie, to nie ma sensu tutaj przypływu ani nic takiego. Tego zabij. No nie no. Aha, dwie regeneracje na tę samą jednostkę weszły. To nieźle zagrali. Nic się nie dzieje. Właśnie, to jest też nowość dosyć ważna, że co tydzień jakiś event się może zadziać. Na szczęście się nic nie zadziało. Mogą się zadziać dobre lub złe rzeczy, ale przeważnie złe. Na przykład, że wrogowie się zbroją. A to oznacza, że każdy wróg na mapie dostaje jakiś losowy przedmiot tutaj do łapy, nie? I wtedy się robi trochę groźnie. Średnie zagrożenie. No mało tych istot do pokonywania. Mało kart jest na tych terenach. No na tych czerwonych pustyniach widzę, że będzie trochę więcej. I od razu mogę na nie iść. Nie ma ten strażników, więc w sumie jest dobra opcja, bo tam są na przykład dwie zielone walki, jakbyśmy mieli tutaj za trudność jeszcze z tą pomarańczową. Tam jeszcze są dwie zielone. Tutaj nie ma już żadnych takich zielonych, a tam jest miasto do przejęcia i czerwona armia. Tutaj też jest czerwona armia. No ale chyba porobimy to, co? Nie ma tutaj przebicia żadnego, jest ten witeś cały. I wieszczka, ta drugopoziomowa, co leczy, ale to tam chyba nie będzie problem. Spróbujmy może się nauczyć zaklęcia nowego. Regeneracji. Mamy już szansę na rzucenie regeneracji z umiejętności 30%. Może coś fajniejszego. A ten sztylet? 5 obrażeń fizycznych tylko od oręża do wolnej jednostce wroga, narzucając status oznaczenie oraz 2 ładunki statusu krwawienia. A, i obrażenia są tutaj zwiększane przez szczęście zamiast moc. No znowu tutaj coś pod szczęście, nie? No chcą, żeby szli pod szczęście i pod autoataczki przy okazji. No. Fajne te umiejętności są tego bohatera tak naprawdę, ale mam takie wrażenie, że to by musiała być naprawdę kolosalna mapa, żeby bohaterem wbić tam, wiecie, z 15 poziom i naprawdę sobie te drzewko tam w połowie wypełnić, nie? Czy tam nawet więcej niż w połowie, żeby takie kombosy świetne wychodziły. Ale oznaczenie sprawia, że mamy bonus plus 15 do szczęścia, gdy atakujemy ten cel. Ale to w tej sytuacji pytanie,
czy to by już działało w momencie, gdybyśmy rzucali zaklęcie. Bo z tamtą umiejętnością finalną mi o to mi chodzi. Że nasza moc umiejętności jest zwiększona przez ilość naszego szczęścia. Na przykład mamy 20 szczęścia, ale atakujemy kogoś, kto jest oznaczony, czyli nasze szczęście powinno wynosić w tym momencie 35. I pytanie, czy teraz moc nasza się zwiększy o 35, czy nadal o 20 tylko. Jak to jest liczone? Tarcza jest też fajną umiejętnością, w sumie zapomniałem o tej bardzo przyjemnej, taniej umiejętności, szybki manewr. Właśnie manewry można by też wykonywać. Ja zapominam cały czas, że to jest coś tak jak manewr, że można tam jakąś jednostkę gdzieś tam coś uratować, ale jakoś tak mam wrażenie, że rzadko jest taka sytuacja, żeby się to miało faktycznie przydać. O, wzięliśmy sobie kapliczkę i się nawet zagrożenie zmieniło, ta gra czyta, wie o co chodzi. Na regenerację na starcie. No to ja w takim układzie robię tarczę i przypływ. I full damage w niego. Bohater robi za 30, niedobrze. Ach, te krwawienie. Czemu dwa staki aż od tego? To jest przesada, że aż dwa krwawienia, dwa staki. Jeden staczek krwawienia powinien ten obrzęd nakładać. Chociaż no jeden jakby nałożyło, no to nie groźne, tam 5 punktów obrażeń, tylko ale samo użycie tej umiejętności dalej to zdrowie kosztuje. Wcześniej to kosztowało chyba 15 zdrowia od razu, czy coś takiego, ale krwawienia w ogóle nie nakładało. Teraz 10, ale za to 2 staki krwawienia, aż dużo. Wydaje mi się, że to jest przesada. 2 staki krwawienia. No. Znaczy, no to dzięki temu nie możemy sobie spamować z obrzędu krwi, nie? Co które to groźne by było. Bo jeżeli byłby jeden stak krwawienia, no to by od razu zeszło i okej, siema sobie, możesz użyć obrzędu krwi znowu. Jak są 2 staki, no to faktycznie teraz jakbym użył, to byśmy mieli 3 staki, by się to skąbiło i byłoby groźnie. No to byłoby chyba najlepiej zrobić tak, żeby ten obrzęd krwi kosztował w takim układzie przy użyciu tylko 5, a nie 10 aż. Bo wtedy mówię, wtedy było 15 chyba, że się mylę, chyba, że było 20, ale chyba 15 było i nie było krwawienia. Teraz jest 10, jest krwawienie, to 2 staki, czyli od razu 10 otrzymujemy, później 5, czyli w sumie 15, razem z tym chyba aż 25 punktów zdrowia możemy stracić, plus przez to, że krwawienie dalej trwa teraz, nie jestem w stanie użyć kolejnego, bo zestakuje się jeszcze bardziej to krwawienie. Także ten obrzęd krwi musi być jeszcze albo jeszcze tańszy, albo leczyć jeszcze więcej, albo i to, nie wiem, no coś trzeba z tym zrobić, bo to, że nakłada 2 staki krwawienia, to po namyśle nie jest takie złe jednak. Jednak nie jest to takie głupie, ale coś tutaj trzeba to przebalansować, bo to jest mimo wszystko trochę smutne teraz. Takie mam wrażenie. Przypływam coś bić? Nie trzeba. To się co tamtego? Dobra, zabij. Odpoczynek. Możemy zbudować coś nowego? Na przykład to bym chciał. No to zbieramy na co. Tutaj będą dwie łatwe bitwy, no to przejdziemy tam. Źródło ma jest tarczka. Odpoczynek sobie weźmiemy. Tarczka. No dla bohatera na razie może nie, bo ta skuteczność u niego jednak jest potrzebna. On musi bić póki co. Mogę Gulowi dać tarczkę, ale może temu. No w sumie łuk może bohater wziąć w łapę zamiast tej many. To mi się na razie nie przyda. Dobra, no jest coś łatwego, to są ci bez przebicia. Dobra, no użyj tego obrzędu raz, żeby to po prostu trochę podleczyć, no i siema, i będziesz się krwawił. Będziesz się wykrwawiał. Będziesz się krwawił. Polska, język, trudny język, tak? No taki exp. Drugi czerwony kamyk. A to są dokładnie dwie takie same bitwy.
Szkoda, że zasoby tylko, a nie jakieś artefakty. No to jest ten pierwszopoziomowy, no się pierwszopoziomowy, to nie jest, to jest w ogóle chyba neutralny jakiś, nie? Już chciałem powiedzieć, że to jest... to... no ale to nie to. Coś innego, coś słabszego. To są te zwykłe gnole. Jakiś mierzyciel z rozpłataniem. Spróbujmy. Tarcza. Modlitwa weszła. Regeneracja na niego weszła. Dobra, to obrzęd krwi tutaj będzie bardziej na miejscu. Że tak powiem. Do użycia. 25 bierz tego łucznika, będzie trzeba tak czy siak porobić. Także ty w dwóch strzałach go tam zrobisz. My się będziemy fokusować w pełni na tym. Mamy tutaj w sumie 30 obrony fizycznej, ten ma też 30 obrony fizycznej, bo ma ten zbroja, ten ma tarczę. Także fajnie, że mają 30 pancerza, nie będzie źle, jeszcze jakieś tam nietrafne ciosy im wchodzą. Zaklęcie używałem tego, a tego by się przydało teraz zabić, bo on będzie później przed moim tym. To szkoda, bo chciałem tutaj obrażeń zadać dużo. No ale jednak bym chciał się pozbyć tych obrażeń. Dobra, i ty masz regenerację i w takiej sytuacji troszeczkę bardziej mi się chce użyć tego obrzędu krwi. Na tylko raz. Ten już się wykrwawi. A te gnole gówno biją. Bohaterem teraz możemy sobie na spokojnie dwóch. Jak to z inicjatywą? Obaj są niestety szybsi. No mógłbym teraz użyć drugiego obrzędu krwi, tracąc znowu 10 zdrowia, ale krwawienie już mi nie zdąży 15 zadać, bo skończymy walkę, tak? Ale nie, no i tak jesteś ranny i tak, więc nie będę cię ranił jeszcze bardziej, nie ma sensu. Weź tam po prostu coś uderz za 12, co? Nieważne. Zwejtuj. No, w sumie to nie wiem po co ten wait, ale... no, whatever. No to niby jest łatwiejsza walka. Pustyny... a, pustyny demon to jest ten... no, teraz ma bardzo niziutkie obrażenia, ale za to te krwawienie, nie? Nakłada i podwójny atak, więc on już sam z siebie może sobie stakować teraz to krwawienie. Wcześniej pustynny demon to był taki fajny stworek z czterema rękoma i okiem po środku, taki fajny. Furia Anubisa to był... To był drugi... ten kolejna forma. Ten ewoluował w tego. Czy on miał jeszcze dwie ręce? Nie pamiętam. On mógł mieć jeszcze dwie ręce? On miał chyba dopiero cztery, czy jak to tam było? Nie pamiętam. Ale coś takiego było. Teraz zrobili z tego takiego Nasusa, takiego pieseła. Czy tam Tobi Wankanobi może sam zrobił, nie wiem. W ogóle właśnie, z tymi przedmiotami coś mogę craftować, bo ja tak zauważyłem, że te przedmioty mi lecą jakieś, ale... ale nic takiego, żeby połączyć w coś lepszego. Chyba, że te zbroje może, bo to jest ta płytowa, ta lepsza od razu znaleziona. Tylko żeby z tej lepszej coś zrobić, to potrzebuję lepszego kamienia. Kolczasta zbroja, w sumie ten ciernisty pancerz, jak mamy jednostki z przodu stojące, które krwawienie nakładają, to jakby się jeszcze ciernisty pancerz pojawił, to dodatkowo krwawienie by nakładało, żeby tam się stakowało bardziej. Mamy jakby co... dwa te kamienie nadkruszone, nie? Te odłamki. No można by spróbować drugi raz w to, ale jestem trochę bardziej ranny niż ostatnio. Tego pustynnego demona można byłoby próbować. Tylko, że trochę ranni jesteśmy. Może się wyleczymy po prostu miksturkami. Mamy jeszcze taką jedną 125. No, wyleczmy się od razu, żeby w trakcie walki tego nie robić i spróbujmy to zrobić. Z expami to jest wszystko ok, nie? Nikt nie jest bliski do levela, no bohater jest najbliżej. No dobra, spróbujmy. Ten będzie pierwszy. Nie ma żadnej furii ani nic, mogę go bić normalnie, nic się nie stanie. I on powinien chcieć tego na dole bić, bo jest, bo ma mniej zdrowia, czyli się nie zastakują krwawienia w sumie. Tylko on sam nastakuje krwawienie, bo ma dwa ciosy.
Ale zrobimy sobie przypływ, żeby mu zmniejszyć trochę odporność na fizyki 20%. Na fizyki ogólnie, a nie na oręż, no to jest w sumie nawet lepsze niż myślałem. To już krwawienie się stakuje niestety. Mogłem w sumie tutaj dać kamienną skórę. A właśnie, kurde, kamienna skóra sprawia, że jestem odporny na krwawienie. Nie pomyślałem o tym kompletnie. Ale by to było easy. A jeżeli teraz damy kamienną skórę w momencie, gdy już ma te... No, modlitwa weszła, nie? No, zeszło mu chyba. Krwawienie mu zeszło. Ale i tak szkoda, że nie dałem wcześniej, bo by mnie obrażeń by otrzymał, nie? Kurczę. Ale fajna ta gra. Pierdziel. Dobra, no jest. On ma korozję. Bijemy tego. On tam niech sobie robi coś innego. W sumie to wylecz bohatera, bo on tam chyba woli bić mi bohatera. No i dobra. No i dalej woli bić bohatera. Dobra, porobione. Losowe zaklęcie o wymaganej wiedzy 1. Się na razie nie dowiem jakiego, chyba że tutaj tarczy znałem. Może być też sytuacja, że się nauczyłem coś, co już znałem. I chyba tak jest. Chyba dostałem coś, co już znałem po prostu. Albo tarczę, albo kamienną skórę mi wygenerowało. Tak mi się wydaje. W ogóle ten wodny bisz też jest przydatny, że bohaterem osobiście możemy te korozje nakładać też gdzieś, jakbyśmy chcieli. To jest dobre, nawet jak się gra wojownikiem, nie ma się za dużo mocy. Wystarczy mieć 15 lub więcej mocy, a to łatwo uzyskać z jakiegoś byle jakiego przedmiotu, nawet jak się gra full wojownikiem. I wtedy możemy naszym bohaterem, nie tracąc w ogóle jego tury, możemy biczem obniżyć komuś właśnie obronę fizyczną przez za pomocą korozji i wtedy dopiero zaatakować i od razu bijemy 20% więcej dzięki temu. To, że tam to jakieś 12 punktów groszowych obrażeń plus jakaś tam groszowa moc, to tam nieważne, ale ta korozja sama w sobie super przydatna. Dobra. Co, znowu ta bitwa? Bo ja cały czas mam tę obronę fizyczną 20%, chyba tam z jakiejś kapliczki z zeszłego tego, nie? Terenu. Mamy w sumie sporo złota. Czy mam jakiś budynek, który jest za złoto i kamień sam? To jest za drewno. Tu jest za kamień. Tylko, że tutaj jest cięcia z korozją właśnie. A może to nie będzie takie złe, że cięcie z korozją i podziemnym strumieniem, bo to się będzie kombiło z tym wsparciem, które wziąłem. Które tam później będzie też właśnie tę ścieżkę fal miało. Znaczy się podziemny strumień, że po dunem ataku podstawowej jednostki każda jednostka posiadająca korozję będzie otrzymywała jeszcze dodatkowe jakieś tam obrażenia. Więc jeżeli on będzie nakładał te korozje i oni będą nakładali te korozje, no to się będzie kombiło lepiej. Tutaj jest ciernisty pancerz, jakby co. No tutaj korci to, żeby jednak mieć podwójny atak i żeby te krwawienia mocniej stakować, nie? Korci, jeszcze wampiryzm do tego. Ale te obrażenia ponerfione tutaj ostre, nie? Bo tutaj było... Wcześniej on miał obrażeń... Ile on miał obrażeń? 28? 30? Coś takiego? 35? Chyba nie, 32 chyba miał obrażeń. Teraz 22, czyli w sumie jego dwa ciosy, 44, zadają mniej niż jego jeden cios. Fajnie, że można te krwawienie sobie stakować, ale nie wiem, czy to nie jest mimo wszystko trochę za mało. Strasznie sucho to wygląda, jak na trzeciotierową jednostkę. Ale no, z tymi krwawieniami, no ciekawe te krwawienia, ale trzeba to jakoś to ładniej zrobić, żeby to nie krwawiło tak w oczy, no bo to są takie groszowe obrażenia, że ja pierdzielę. No dobra. W każdym razie, no w tego bym poszedł mimo wszystko. Jak już idziemy w te korozje całe, no to... Tutaj przynajmniej drewna nie zużyłem. Nie oddali nas to jakoś bardzo od zbudowania tego... tego ratusza. No, jedną turę później, bo kamień. Mi teraz brakuje jednego kamienia, ale dobra. Dobra, zrobimy jeszcze tę walkę, mam nadzieję. Tarcza.
O, regeneracja w ogóle weszła na niego. No super sprawa, no przecież ja się jaram jak stonka na wykopkach. Albo drzewnica na deszczu. Bijemy tego. Pięknie, jesteśmy przed nim. Ty zadajesz 35. No nie zabijemy go z tym krwawieniem niestety. Dobra, bij tego. Obrzędem tutaj go. Ten już zginie. Kryt. Dawaj go, dawaj go! Dobrze. Znaczy dobrze, no nie trafny cios był, ale okej. No. Sro jakaś tego, tego, no. Jakiś przedmiot, który chyba do regeneracji ma. Nie, do maksymalne punkty życia i moc. Maksymalne punkty życia i moc na bohaterze jeszcze mi nie jest potrzebne, bo same defensywne jakieś tarcze, jakieś coś tego się wzmocnić nie da w żaden sposób. A niestety nikt inny pierścionków nosić nie może póki co, tylko bohater, więc... No więc te maksymalne punkty życia chociaż wejdą. Ta moc się przyda w końcu prędzej. Później mamy już 15 mocy, możemy wziąć bicz, jakbyśmy chcieli, ten wodny bicz, nie? I korozję nakładać bohaterem, jakbyśmy chcieli. Aha, i w ogóle jeszcze to mamy, zapomniałem o tym. Ale to bym chyba wolał tutaj, bo tutaj dzięki temu on będzie troszeczkę więcej leczył. Zamiast 25 plus... plus 2 ma 25 plus 5 i ten przypływ też miał chyba 20 plus 2, teraz ma 20 plus 4, no tam jakieś tam grosze, ale zawsze coś. U bohatera ta moc teraz nie jest w ogóle bardziej potrzebna. Ta 15 była potrzebna, żeby z tego wodnego bicza jakby coś więcej zrobić. Ale myślę, że w tym momencie odcinek można zakończyć. Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się seryjka podoba, że Wam się giereczka podoba. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skorąpiący, pozdrawiam i polecam. Na razie.